Byliśmy na Tajwanie i to już był czas świętowania. Siedzieliśmy sobie przy wiosce uniwersjadowej w parku. No, były godziny zdecydowanie nocne i Paweł sypał anegdotami jak z rękawa. Siedzimy, słuchamy i tak któryś z nas rzucił, bodajże Paweł Hostim, Paweł, to trzeba spisać. No ale to było tak wtedy rzucone trochę w powietrze. Natomiast 3 tygodnie później dzwoni do mnie telefon, patrzę, dzwoni Fajdek, pytam co tam. A on mówi, Skraba, no i jak, piszemy tę książkę czy nie piszemy? Bardzo dziękuję, Paweł, fajnie. Jest to na tyle wesoła książka, żeby po prostu każdy mógł się przy niej uśmiechnąć z raz czy dwa. Są osoby, które naprawdę czytają to bardzo szybko. Są osoby, które dozują sobie tą przyjemność i tak naprawdę jest tak zróżnicowane grono odbiorców, że jestem bardzo dumny z tego, że głównie są to pozytywne gdzieś tam wypowiedzi. Miarą czasem naszego zainteresowania różnego rodzaju pozycjami literatury jest to, jak długo je czytamy. No to ja poświęciłem na to 2 wieczory takie, żeby książkę przeczytać, no a to świadczy o tym, że jest bardzo taka przyjemna, że chłonie się ją dość szybko, z uwagi właśnie na to, że jest podana w takim dość luźnym stylu z wieloma akcentami humorystycznymi. Czyli można się trochę pobawić przy tym, można się wielu szczegółów z życia Pawła Fajdka dowiedzieć. Paweł oprócz tego, że jest mistrzem sportu przez duże M, no to jest również człowiekiem, który ma do siebie dystans, człowiekiem z humorem, takim bardzo życiowym, powiedziałbym, nie pozującym na wielkiego gwiazdora, ale właśnie na takiego normalnego człowieka, który czasem lubi się pobawić, który czasem zaprzecza no, pewnym stereotypom dotyczącym profesjonalnych sportowców. Normalny człowiek, normalny mężczyzna z krwi i kości, który ma swoje chwile słabości, ale który przy tym jest oczywiście wielkim mistrzem. Paweł Fajdek jako zawodnik Agrosu Zamość, czyli klubu reprezentującego województwo lubelskie czy Lubelszczyznę, jest bardzo mocno związany z naszym województwem i po prostu chciał odwiedzić nasz region. Za kurs taksówki. Wiele różnych innych historii. To miała być książka anegdotyczna i to się chyba udało, bo jakby no, rozmawiamy z wieloma czytelnikami i wszyscy mówią, że się dobrze przy niej bawili, że się uśmiali. Nawet ci, którzy tą lekkoatletyką się nie interesują. Więc tak naprawdę dla nas to były wieczory rozmów z Pawłem, wspominania jego dzieciństwa, tego co się dzieje teraz, no i oczywiście rozmów z przyjaciółmi Pawła, z bliskimi, z trenerami i zawodnikami, bo tych historii było mnóstwo. To Paweł rzucił takim pomysłem, żeby napisać na 3 książki. Druga po, miejmy nadzieję, Złotych Igrzyskach w Tokio o roboczym tytule Do 3 razy sztuka, no bo wiemy jak dwa poprzednie występy Pawła na Igrzyskach się zakończyły. Natomiast 3. to już zdecydowanie po zakończeniu kariery cała prawda o polskiej lekkiej atletyce, czyli książka mocno kontrowersyjna. Wszyscy o tym wiedzieli, znają tę historię, prawda? Więc tak naprawdę nie mam się czego wstydzić.